Cześć. 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 I dzisiaj jesteśmy w Karkonoszach. Czyli tak jak obiecaliśmy, nie w Tatrach. Dzisiaj w troszeczkę innym składzie. Oprócz nas jest jeszcze Piotr. Cześć wszystkim. Ja pierwszy raz właśnie zimą tutaj w Karkonoszach. To jest dla mnie, to będzie ciekawe doświadczenie. Dla nas też, bo też nie znamy Karkonosz w zimę. Plan wycieczki. Tak jest. Co planujemy zrobić? Pójść do schroniska. Kamieńczyk, wypić gorącą kawę, a potem się zobaczy. I idziemy tutaj, czyli idziemy zobaczyć wodospad Kamieńczyka. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, schronisko Kamieńczyk jest otwarte mniej więcej od 8. Chociaż należy pamiętać, że jest to kameralne, prywatne schronisko. I z tym otwarciem jest różnie. A to, że nie mogliśmy dostać się do środka, wynikało z tego, że był popsuty domofon. Co, zamknięte, nie wejdziemy. No, chyba nie. Może trzeba zapukać. Nie zadzwoni, co? No. Albo my nie umieliśmy go obsłużyć. Podchodzimy pod szrenicę. I jak się podchodzi pod szrenicę? Na razie jest spoko. Spoko. Dla Piotrka spoko, dla nas? Nie. Moja mąk. Gdzieś to podejście. Po pierwsze tak, jedno schronisko po drodze było zamknięte. My bez śniadania, bo liczyliśmy, że zjemy sobie w Kamieńczyku jakąś pyszną, gorącą jajecznicę. Już jest 9, tak? Już jest po 9. Jest. Kurde. Nawet nie wiem, która jest godzina. A żeby tu dotrzeć, przyjechaliśmy o... Staliśmy o... O 4? Znaczy Piotrek wstał o 4. Dobrze, że nas obudził. No, i od 8 jesteśmy na szlaku. Niedługo 10, a my bez śniadania. No ale nie ma co płakać, trzeba... Ale pogoda jest piękna. Warunki super. Nie no, miało być gorzej. Pogoda jest po prostu kapitalna. Nie wiem, czy widać. O, kawa. O. Szlak jest bardzo fajnie przygotowany. Ale dla narciarzy na pieszo szło się niewygodnie. Zwłaszcza po przejeździe ratraka. Schronisko na hali szrenickiej powstało w 1786 roku. W 1975 roku spłonęło całkowicie. Ale jeszcze w tym samym roku zostało odbudowane. Jesteśmy w schronisku. Oznacza to, że dostaliśmy się na wysokość 1200 metrów nad poziomem morza. Jakimś po drodze. Wydaje się ciepło, ale tu mamy termometr i chyba mamy popsuty. Zaraz będzie śniadanko.
Cóż powiedzieć? Pięknie. Jest przepięknie. Trafiliśmy z pogodą, a z nami nigdy się nie trafia. Z Piotkiem się trafia. Przyniosłem szczęście. Z Piotkiem trzeba chodzić w góry zimą. Z nami nie. Z nami nie. No to słuchajcie, to szybciutko, jaki jest plan? Jesteśmy w drodze. Na Szrenicę. Tak jest. I chcemy wejść na dzisiaj i przejść grzbiet śląski. Tak, do schroniska odrodzenia. Tam planujemy zanocować i jutro pójść dalej. Na Królewnę. Śnieżkę? No dobrze. Coś jeszcze? Ktoś chce dodać? Nie, no idźmy, bo nie dojdziemy. Słyszamy, bo słońce zachodzi. Cześć, pa. I Piotrku, gdzie idziemy? Na Szrenicę. Tak zrobimy. A dalej nie umiem czytać. Jak Sebastian dobrze przeczytał, weszliśmy na pierwszą górę, czyli na Szrenicę. Jest. Jest super. To idziemy oglądać widoczki. Ktoś jest niegrzeczny w górach i nie odnosi naczyń w schronisku, to na noc siedzi tu. Schronisko widmo. Na śląskim grzbiecie jest kilka zespołów granitowych skałek. Spróbujemy wszystkie wam pokazać. Tam byliśmy. Tu byliśmy? Tu nie byliśmy. To gdzie idziemy? Może tu. Nie wiem. Chyba tu. Na Śnieżkę. 20 minut. Nie, 20. Poszukali. Kilometrów.
Prawdopodobnie jesteśmy na śląskim grzbiecie. Prawdopodobnie. I zdążamy dalej do... No, do śnieżnych kotłów cały czas. Dokładnie. Cały czas przed nami. Daleko jeszcze mamy? Nie wiemy. Będą tu będą. Dlatego trochę się śpieszymy. Widzicie Łapski Szczyt. Trzeci pod względem wysokości szczyt polskich karkonoszy. Po czeskiej stronie, na Łapskiej Polanie, bije źródło Łaby. Zatrzymujemy się przy radiotelewizyjnym ośrodku nadawczym. Kiedyś było tam schronisko. A zbudowano je w 1897 roku. Mijając śnieżne kotły, czyli dwa polodowcowe kotły, zauroczeni widokiem wybieramy drogę letnią. Na szczęście szlak jest przetarty i jest na tyle mało śniegu, że jest to w miarę bezpieczne. Za nami w tle Wielki Szyszak, czyli drugi najwyższy szczyt w polskiej części Karkonoszy. Gdybyśmy wybrali wariant zimowy, moglibyśmy zdobyć Wielki Szyszak i zobaczyć ruiny pomnika cesarza Wilhelma I. No przykro. Gdzie my jesteśmy? Na Czarnej Przełęczy. No i zostało nam ile? 5 km? Ja myślę, że... 4 jakieś. A ja obstawiam, że 3. Zdążymy przed zmrokiem? Piotrek? Chciałbym, ale nie sądzę. Sebastian? No, nie ma szans. No to ja obstawię, że zdążymy. Schronisko. Już widać. Więc jest duża szansa, że to ja wygram zakład. Będziemy opóźniać. Chłopaki już opóźniają. Może tutaj... widać, to nie znaczy, że zdążymy. No, zobaczymy, zobaczymy, co chłopaki wymyślą po drodze. Ale jest szansa, już ślinka cieknie, bo chłopaki... Widać, zamarza nawet. Przegrają chyba.
ważnego dla mnie. Na przełęczy Karkonoskiej jest hotel. Spindlerowa Buda. Czeski hotel. 3,5-gwiazdkowy hotel. Bardzo proszę. Ale część tego hotelu... Jeden budynek? Jest po polskiej stronie. Pierwszy dzień naszej wyprawy już dobiega końca. My idziemy na kolację. A was zapraszamy do lajkowania i subskrybowania. Można też napisać komentarz. W schronisku byliśmy po zachodzie słońca. Ale nie po zmroku. No jak nie po zmroku? No przecież jeszcze było jasno. Śnieg był wszędzie, to się wydawało, że jest jasno. I ruszamy na Szrenicę. A, no tak. Nie, Szrenicę ominęliśmy. Nie, wchodzimy na Szrenicę. Będziemy? Czyli będziemy omijać. Mapa. Musimy wyjąć mapę. Wziąłeś? Bo ja nie. Wziąłem, ty masz. No ja nie. Jak zwykle nie wiemy, gdzie jesteśmy i nie wiemy, gdzie idziemy. Może otwórz tą kartkę ze szlakiem, co? Tu byliśmy. Tak, my jesteśmy gdzieś w połowie tego tutaj właśnie. Czyli jeszcze można na nią wbić. Czyli co, włazimy na Szlenicę i wracamy z powrotem. Tak jest. No, tak zrobimy. No powiedz coś mądrego. Nie mam pomysłu na mądre rzeczy. No chociaż raz coś byś wymyślił. Spirytusu nie wziąłem, znaczy miałem, ale już nie mam.